Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Jak w każdą pierwszą sobotę, stajemy, Maryjo, z Tobą, gotowi, by czuwać. To Twoje wezwanie rozbrzmiewa mocno i w naszych sercach, więc chcemy pozostać Mu wiernymi. Być chrześcijaninem to czuwać. Twój Syn wielokrotnie przypominał nam o tym w Ewangelii. Czuwajcie i bądźcie gotowi. Czuwajcie i módlcie się. Czuwanie to gotowość na przyjście Pana, pełne wiary i nadziei, miłosne oczekiwanie na Chrystusa. Nie wiecie, kiedy Pan wasz przyjdzie. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym. Czuwanie to najpierw brak snu podczas nocy. Tak właśnie ujrzeli i usłyszeli aniołów betlejemscy pasterze i przybiegli jako pierwsi oddać pokłon dziecięciu, kiedy tylko Matko Najmilsza wydałaś go na świat i położyłaś w ubogim żłobie? Czuwać to także strzec przed niebezpieczeństwem. Święty Piotr tak przestrzega w swoim liście: bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu. Czuwanie pozwala nam dostrzec to, co w codziennym zabieganiu mogłoby ujść naszej uwadze. To czujność na mojego bliźniego, na jego problemy, cierpienia, łzy. Jeśli tej czujności mi zabraknie, to mogę przejść przez swoje życie doskonale obojętny na innych i nawet tego nie być do końca świadomym. Czuwanie w końcu to cecha człowieka mądrego. Ewangeliczne panny mądre czuwały, a głupie posnęły. Wypaliły im się ich lampy i nie weszły w konsekwencji na ucztę z oblubieńcem. Ty, Maryjo, słusznie nazywana stolicą mądrości, jesteś panną czuwającą. Nikt, tak jak Ty, nie był tak otwarty na przyjęcie łaski. Nikt nie był tak wrażliwy na poruszenie Ducha Świętego, jak Ty, Matko. A Twoja matczyna troska i opieka, jaką nas otaczasz, także poprzez objawienia w Fatimie pokazuje, że dalej czuwasz i gdy tylko spostrzegasz, że świat stacza się w przepaść. Za łaską Bożą śpieszysz nam z pomocą i osłaniasz swą czuwającą miłością. Chrześcijanin to człowiek czuwania. Można więc i użyć takiego określenia. Chrześcijanin to ten, który nie śpi. Oczywiście nie tylko w sensie fizycznym, dosłownym. Kiedy Chrystus przeżywał ogromne cierpienie, modląc się w Ogrójcu, to trzykrotnie powracał do swoich uczniów, a ci, których przestrzegał przed brakiem czujności, nie wytrwali przy Nim i mocno posnęli. Jezus został zupełnie sam ze swoją trwogą. Getsemani, miejsce tłoczenia oliwy, było świadkiem dramatycznej walki, kiedy Jezus był miażdżony krańcową samotnością, lękiem przed śmiercią, pokusą ucieczki, a w końcu także zdradą przyjaciela. Kilka godzin wcześniej spożył ze swymi uczniami ostatnią wieczerzę. Mówił im o swojej miłości do nich. Potem udali się na Górę Oliwną. Jezus często szukał odosobnienia, kiedy się modlił. Tym razem jednak było inaczej.
potrzebował obecności swoich przyjaciół. Poprosił trzech najbliższych uczniów i filary wspólnoty, Piotra, Jakuba i Jana, aby spędzili z nim noc na czuwaniu i modlitwie. Zostańcie tu i czuwajcie ze mną, powiedział. To czuwanie miało być udziałem w próbie Jezusa. Jezus prosił tych, którzy byli najbliższymi świadkami Jego najważniejszych przeżyć, aby Mu przynajmniej duchowo towarzyszyli w tym trudnym dla Niego momencie. Odszedł kilka kroków, pogrążył się w modlitwie, ale kiedy wrócił do uczniów, zastał ich, śpiących. I ta sytuacja ciągle się powtarzała. Kiedy odchodził, oni znów zasypiali. Jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną? Śpicie jeszcze i odpoczywacie? Święty Łukasz będzie próbował jakby usprawiedliwić uczniów, coś wyjaśnić, stwierdzając, że byli śpiący ze smutku. Ten sam ewangelista pisze także o aniele z nieba, który miał pocieszać samotnego i opuszczonego Jezusa. Jest taki bardzo piękny obraz, na którym możemy ujrzeć anioła, przytulającego do siebie Jezusa, swego Pana i Stwórcę, który jako człowiek odczuwa strach przed mającą niebawem nadejść męką i opuszczeniem. Chrystus wzywa apostołów i nas do czuwania, do tego, by oddalić sen. Czy to nie zastanawiające, że Pan oczekuje, abyśmy zmęczeni naszymi zajęciami, pracą, obowiązkami nie chodzili spać? Taka jest bowiem pierwsza reakcja wobec Jego ostrzeżenia, aby nie zastał ich śpiących. Bo cóż zdrożnego jest w spaniu, zwłaszcza jeśli w ten sposób musimy odpocząć po pracy, by następnego dnia znowu ją podjąć. Oczywiście nie trudno sobie wyobrazić, że ktoś czuwa na warcie, ale cały dom nie może być ciągle postawiony na nogach. Przecież to niedorzeczność. Jak z jednej strony można żądać od sług, aby każdy wykonywał swoje zadania, a z drugiej odbierać im prawo do snu? Nie chodzi więc z pewnością tylko o sen fizyczny ze zmęczenia. Istnieje też taki sen, który jest duchowym letargiem. Chodzi o te sytuacje, w których nie czynimy, czyli tak jakbyśmy spali, tego, co do nas należy. Nie wypełniamy swoich obowiązków, rozmijamy się z powołaniem. Jezus wyraźnie prosi apostołów, aby towarzyszyli mu w chwili trwogi, ale jakoś nie bardzo to do nich dociera. Można by z tego wyciągnąć wniosek, że człowiek pogrążony w duchowym śnie jest ślepy. Nie potrafi rozpoznać, co właściwie się dzieje wokół niego. Żyje w innym świecie. Sen to jedno z imion duchowej śmierci. W innym kontekście Jezus mówi o nieumiejętności zauważania i interpretacji znaków czasu. Dzieje się coś zupełnie istotnego, a ludzie tego nie dostrzegają. Jest to rodzaj ślepoty, która zatrzymuje się tylko na tym, co widać na powierzchni. Scena z ogrodu oliwnego pokazuje, że człowiek porażony ospałością nie dostrzega kogoś, kto jest w potrzebie, kto oczekuje wsparcia i towarzyszenia. Innym ewangelicznym przykładem śpiących ludzi jest lewita i kapłan z przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Obaj przeszli obok skatowanego człowieka, nie udzielając mu pomocy, chociaż dostrzegli go własnymi oczyma. Ileż takich drzemek w naszym życiu? Gdy udajemy, że nie widzimy, że to nie nasza sprawa, choćby komuś obok działa się krzywda, że to nie nasza rzecz. Mówimy wtedy, że nie trzeba się wychylać. Byłem głodny, byłem spragniony, byłem chory, byłem w więzieniu, byłem w potrzebie. Tak będzie wyglądał nasz sąd
ostateczny. Dlatego póki jeszcze czas, przychodzisz do nas, Maryjo, z matczynym ostrzeżeniem, niech nie będzie ci obojętne, że tylu biednych grzeszników się zatraca, że tylu ludzi żyje w duchowym śnie, a nawet w duchowej śmierci. Nie zasypiaj, otwórz serce i oczy, nie uciekaj. Zostańcie tu i ze mną bądźcie i módlcie się. Zdaje się, że te właśnie słowa Jezusowe powtarzasz nam, Matko, gdy przychodzisz z fatimskim ostrzeżeniem. Zostańcie tu i ze mną się módlcie. Modlitwa w Ogrójcu to także czas samotności Chrystusa. Samotność Jezusa to także wielka boleść Twojego, Maryjo, serca. Twój Syn, którego jesteśmy skorzy wzywać, by zjawiał się natychmiast ze skuteczną pomocą, kiedy tylko dotknie nas choćby najmniejsze cierpienie czy ból, pozostaje sam, gdy On najbardziej potrzebuje obecności człowieka. Zdumiewający to paradoks. Ten, który jest, prosi o obecność człowieka tak małego, że można powiedzieć, iż jest on tym, którego nie ma. Ty, Matko, pozostając wierna i czuwająca, jesteś zawsze obecna. Tam, gdzie Jezus, tam i Ty. Dyskretnie, jakby na drugim planie, w tle, ale zawsze jesteś. Rozważając samotność Jezusa w ogrodzie Getsemanii, nie sposób nie pomyśleć najpierw o Jego samotności w pustych kościołach, kaplicach, miejscach modlitwy, tam, gdzie nikogo nie ma, gdzie nikt albo bardzo niewielu przychodzi na adorację. Nie sposób nie pomyśleć o tych, którzy zwiedzając kościoły chodzą po nim jakby po muzeum, nieraz w krótkich spodniach i z rękami w kieszeni, nie przyklękną, ani nawet nie przystaną, nie tylko przed tabernakulum, ale nawet przed Chrystusem obecnym na ołtarzu w monstrancji. Samotność Jezusa, mającego prawo oczekiwać od swoich uczniów, że będą z Nim, że Go nie opuszczą, nie zlekceważą. Maryjo, wstawiaj się za mną, bym pocieszał serce Jezusa, bym znajdował czas na bycie z Nim, na adorację. Tak wiele wszak zależy jedynie od dobrej woli i moich chęci i wrażliwości serca. Czy nie zdarza się i nam, że przychodzimy na mszę świętą w ostatniej chwili i wychodzimy z niej, gdy tylko zabrzmią słowa Bogu niech będą dzięki? Można odnieść wrażenie, że niektórzy muszą słyszeć co innego. Może do biegu gotowi start? Albo ratuj się, kto może? Ani słowa dziękczynienia, ani słowa uwielbienia, ani kilku chwil z Jezusem, który przecież właśnie nakarmił nas swoim ciałem, ofiarował swoje życie. Nie mogliście czuwać ze mną? Niech te słowa Jezusa pozostaną na zawsze w naszym sercu. Samotność Jezusa to nie tylko puste kościoły i chrześcijanie uciekający ze mszy świętej jak z tonącego okrętu, to także samotność bycia zdradzonym przez tych, którym się zaufało. To postawa tych, którzy zdradzają Jezusa, odchodząc od Jego Ewangelii. Matko, która pilnie strzegłaś
i zachowywałaś w swoim najczystszym sercu wszystkie sprawy i słowa. Obudź nasze serca ze snu obojętności. Wybudź nas z letargu i pomóż dostrzegać tych, którzy potrzebują naszej modlitwy i obecności. Daj, by i w naszych uszach i sercu rozbrzmiewało nieustannie to Jezusowe przynaglenie, o którym Ty nam nieustannie przypominasz i które nam nieustannie powtarzasz. Zostańcie, moje dzieci, ze mną. Zostańcie ze mną i módlcie się.